Tutaj podziękowania dla prezydenta miasta, które jako miasto nas wsparli, dali rekomendacje. Lubuski Związek Koszykówki i z tymi, jakby z takim wsparciem mogliśmy udać się do PZKOSZ-u i dzięki temu mamy ten turniej u siebie, a to daje takie nam przewagę nad przeciwnikami, bo gramy na własnych koszach. To jest na pewno wyróżnienie sportowe. Jako sportowcy chcemy zawsze wygrywać, awansować, więc to jest wpisane w sport, przełamywanie swojej słabości, chęć rywalizacji, takiej zdrowej rywalizacji. I to jest taka wisienka na torcie, roczna praca, zajęliśmy drugie miejsce w lidze, to nam gwarantowało udział w tym turnieju o wejście do drugiej ligi i teraz walczymy o swoje marzenia. Turniej odbędzie się w hali WESP 13 na ulicy Szwajcarów 2. Turniej zaczyna się już w piątek, czyli od 22 do 24. Gramy codziennie jeden mecz i łącznie są cztery drużyny, wychodzą dwie dalej, więc zapraszamy do kibicowania. Pierwszy mecz w piątek o 20 z drużyną z Piły. Czeka nas dużo jeszcze więcej pracy organizacyjnej. Nadal skupiamy się tutaj na aspekcie sportowym, ale na pewno nasze marzenie jest to, żeby była ciągłość szkolenia od 4-5-latka do drużyny seniorskiej. Wtedy to ma największy sens. Mamy to zaplecze młodzieżowe, trenuje ponad 200-300 chłopców w różnych kategoriach wiekowych. Mamy klasy sportowe, więc ta drużyna męska to byłaby taka wisienka na torcie, docelowa jakby realizacja dzieci. Równoległa z tym, żeby poprzez sport, poprzez przede wszystkim wychowywać. To jest na pewno aspekt pozytywny, ale też się podkreślam, sport ma przede wszystkim wychowywać poprzez sport, a ten odsetek zawodowych sportów jest dużo mniejszy niż te dobro, jak tutaj daje sport dodatkowo.